dalszej części audiobooka, którego rozpocząłem, zaproszę mojego asystenta Jarosława Filipka do przeczytania pozostałej książki. Jeszcze raz przypominam Goethego. Możesz dokonać wszystkiego, o czym pomyślisz. Zaczynaj. W śmiałości jest geniusz, siła i magia. Zaczynamy. Autohipnoza pobudza siły psychiczne. Wolę wyobraźnię od wiedzy. Wiedza mówi nam to, co już wiemy i rozumiemy. Wyobraźnia natomiast opowiada nam o tym, czego jeszcze nie poznaliśmy, a co dopiero mamy wykreować. Albert Einstein. Człowiek dysponuje wieloma siłami i możliwościami, które stanowią nie tylko potencjał do jego obecnego życia, ale również dla następnych pokoleń. Mówimy często o uwarunkowaniach dziedziczonych, przenoszonych w genach. Jest na pewno budulec energetyczny przekazywany z pokolenia na pokolenia w genach, jak również budowa mózgu i jego przekaźników komórkowych, poprzez które pracuje nasz umysł, który przyjmuje ciało. To jest jak dobry samochód z dobrym silnikiem i prawidłową budową zewnętrzną. Kierowcą tego samochodu, silnik ciała i genetyki jest dusza i duch człowieka, które przyjmują nad nim władzę. Przy silnym duchu i prawej, czystej duszy samochód sprawuje się prawidłowo. Fakt niezaprzeczalny, że człowiek ma duże możliwości. Przekonujemy się o tym dopiero w najbardziej krytycznych momentach i sytuacjach swojego życia. Ludzie, którzy przeżyli rozmaite tragedie życiowe, obozy śmierci, więzienia, poniżenia, wojny, sytuacje życiowe, najcięższe, najtrudniejsze, jakie mogły się wydarzyć, opisują, że po tym wszystkim nie rozumieją, jak mogli to wszystko przeżyć, ale w tym wszystkim mieli silną wolę przeżycia i przetrwania tego tak zwanego piekła. I to zmobilizowało ich do dalszego życia już bez lęku przed wszystkim, co złe. Musimy jednak pamiętać o tym, że każdy z nas jest inny, niepowtarzalny. Nie ma drugiego takiego samego człowieka. Także w swojej długoletniej praktyce nie spotkałem takiego samego pacjenta, człowieka. Siła człowieka, energia przetwarzania kształtuje się od dzieciństwa. Siłę psychiczną już kształtuje dziecko, pozbawione opieki rodziców. Szybko dorośleje i przyjmuje na siebie obowiązki rodzinne. Takie osoby, które świetnie radzą sobie w życiu dorosłym, niczego trudnego się nie boją, wiedząc, że gorsze trudności przeżyją. To ich hartuje w życiu dorosłym. Często wyrastają na praktycznych i charyzmatycznych przewodników, zarządców. Człowiek powinien nauczyć się, ażeby umieć czerpać siłę z siebie samego, wiedząc, że wszystkie możliwości, zdolności i właściwości tkwią w nas samych. Poprzez siebie samego, naszą nieświadomość, docieramy do sfery boskiej, która jest nieograniczona w dawaniu siły życia i przetrwania. Kontakt ze sferą Boga mamy przez swoją istotę duchową, którą jesteśmy. Jam jest. Ona jest w nas. I przez nas samych jesteśmy z Bogiem. Można również przez religię, z którą jesteśmy związani, kontaktować się z Bogiem. Jak również można powoływać swoich opiekunów duchowych,
i przewodników, którzy nam pomagają. Pozostając w egregorze Chrystusowym, kontakt ze przewodników duchowych jest istotny. Religie są źródłem siły psychicznej i duchowej wielu ludzi na całym świecie. Z psychologicznego punktu widzenia jest to źródło siły duchowej i psychicznej bardzo wartościowej i potrzebnej ludziom do przetrwania w różnych trudnych sytuacjach. Trudniej jest tym osobom, które nie widzą istoty duchowej i wątpią w nią jej uniwersalną pomoc, która może dać wsparcie. Stwierdzenie "nie wierzę, bo tego nie widzę" na pewno jest słuszne, bo tej mocy i energii uniwersalnej boskiej rzeczywiście nie widać, ale na pewno czuć. Po seansie hipnotycznym niektóre nieufne i zamknięte osoby powiadają: jak mówiłem, to ja tego nie widziałem. Powiadam im: tego się nie widzi, to się czuje. Przejdź na czucie przy oczach zamkniętych. Poczuj siebie i świat duchowy, w którym istniejesz. Świat duchowy jest jak ocean, w którym istniejemy. Jeżeli jesteś pod wodą, to poczuj ją, a później będziesz widzieć w swojej wyobraźni nawet po otwarciu oczu. Poprzez autohipnozę możemy nauczyć się tego, aby czerpać rezerwy energii i pobudzać swoje możliwości i zdolności wchodzenia w głębsze pokłady swojej świadomości. Czy jest istotne, skąd jest ta siła, czy z kosmosu, czy z innej rzeczywistości? Ważne, że ona jest w nas i płynie przez nas i jest częścią nas. I my jesteśmy tą energią w całej nazwie "Jam jest". Wypowiadaj często to słowo, a będziesz ją czuł, że jest przy tobie, w tobie i jesteś nią. To wszystko na temat energii. Teraz przeprowadzimy seans autohipnozy terapeutycznej z rozluźnieniem, odprężeniem, afirmacje. Do poszczególnych terapii związane są z rozluźnieniem, odprężeniem, afirmacją z redukcją wagi. Ćwiczenie. Proszę usiąść wygodnie, rozluźnić się i skoncentrować na swoich wewnętrznych odczuciach. Zamknąć oczy, wypowiadać afirmacje, wyobrazić sobie przyjemne miejsce, relaksu, morze, plaży, wodę. Jestem spokojny. Mam przyjemne uczucie wypoczęcia. Czuję wewnętrzny spokój. Miękkie, ciepłe fale dotykają ciała. Chodzę coraz głębiej w bardzo przyjemny stan odpoczynku, spokoju. Uwaga na ręce. Stopniowo rozluźniają się palce rąk, plecy. Za chwilę ręce rozluźnione. Całkowicie rozluźnione mięśnie rąk. Ręce leżą jak mokre nici, a ja coraz głębiej i głębiej wchodzę w stan odpoczynku, spokoju i słodkiej drzemki. Stopniowo włączam uwagę na swoje nogi. Rozluźniają się palce nóg, stopy. Rozluźniają się nogi, biodra, spokój.
Stopniowo rozluźniają się mięśnie całego ciała, rąk i nóg. Jestem wypoczęty spokojnie. Przełączamy się teraz na mięśnie pleca. Stopniowo rozluźniają się mięśnie pleca. Rozluźniają się mięśnie brzucha. Dalej mięśnie piersi, szyi. Szyja ma tu ważne znaczenie. Trzeba rozluźnić każdy jej mięsień. Mogę sobie tym pomóc. Rozluźnione są mięśnie twarzy. Rozluźnione są mięśnie szczęk, ust, powiek. Ugadzają się z marszu. Koło oczu sam sobie mówimy. Mięśnie są rozluźnione. Nasze mięśnie są coraz bardziej rozluźnione. Rozluźniły się nawet mięśnie oka. Coraz głębiej wchodzę w ten stan odpoczynku, spokoju. Przyjemne odczucie odpoczynku, spokoju. Czuję, że ręce są coraz cięższe. Przełączam się na nogi. Pojawia się bardzo przyjemne odczucie ciężkości nóg. Nogi są ciężkie. Czuję, jakbym wrócił z dalekiej podróży. Chcę położyć się wygodnie. Powieki są już ciężkie. Pogłębia się stan między snem a jawą. To jest półsen. Stopniowo całe ciało staje się ciężkie. W relaksacji ujawnia się ciepło w rękach i ponownie przełączamy uwagę na nasze ręce. Ręce są ciepłe. Ciepłe, jakby były na słońcu, albo jakby były włożone do ciepłej wody. Wewnętrznym wzrokiem czuję, że ręce są czerwone, ciepłe. Czuję, jak krew przepływa do rąk. Przyjemne ciepło czuję w nogach. Coraz większe, tak jakbym postawił stopy na ciepłej płycie albo włożył je do ciepłej wody. Czuję ciepło w rękach i w nogach. Przyjemne ciepło czuję na brzuchu, w okolicy splotu słonecznego. Tu ciepło powoli przechodzi do nerki. Ciepło rozchodzi się w klatce piersiowej. Serce lubi to wewnętrzne, pierwotne ciepło. Przyjemne odczucie odpoczynku, ciepło, spokoju. Coraz głębiej wchodzę w przyjemny stan odpoczynku, spokoju. Oddycham równo, spokojnie, rytmicznie. To samo dotyczy mojego układu nerwowego, stanu mojej duszy, mojej psychiki. Czuję się zrównoważony, spokojny. Wchodzę coraz głębiej w ciepło, miękkie fale. Oddycham spokojnie, równo, czysto. Serce bije równo, rytmicznie, spokojnie. Bicie serca, oddychanie wiąże się z moją równowagą duchową i pozycją ciała. Teraz jestem nieruchomy, rozluźniony. Serce bije spokojnie, oddech jest równowagą. Moje ciało jest trochę wilgotne i trochę zimne, jakby lekki wiaterek od morza
ochładzał moje ciało. Mam uczucie, że wchodzi czyste, rzeźkie powietrze do pomieszczenia. Głowa jest jasna, rozum czysty. Czuję ciężkość w całym ciele, krew krąży w moich naczyniach, tętnicach. Czuję pulsowanie w palcach. Czuję spokój, relaksację. Czuję spokój mojej duszy. Niczego nie chcę, jestem rozluźniony. Wchodzę w słodką drzemkę. Coraz głębiej, głębiej wchodzę w stan wypoczynku, spokoju i słodkiej drzemki. Nie mam żadnych marzeń, myśli. Czuję swoje ciało, czuję się lekko. Czuję, że mogę wpływać sam na siebie. Koncentruję się teraz na stanie spokoju. Spokój duszy się nasila. Pogłębiam ten stan spokoju. Uwaga, w tym miejscu możemy ustawić swój program, to co chcemy uzyskać. Możemy sami zaprogramować pozytywne samopoczucie, naukę, koncentrację. Możemy zaprogramować tę świadomość na zmniejszone łaknienie, jedzenie. Wchodzę coraz głębiej, głębiej w miękkie, ciepłe fale. Stan odpoczynku, spokoju, głębokiej relaksacji stworzę potrzebne dla mnie programy. Zmniejszam apetyt, chudnę i moja podświadomość mi w tym pomaga. Jestem rozluźniony. Apetyt zmniejsza się, jem mało. Czuję, że wystarcza mi to, co jem. Lubię pić wodę. Jestem zadowolony, że jem mniej, że kontroluję swoją wagę, że jem mało kalorycznie. To wszystko sam kontroluję. Będzie tak, jak chcę. Będzie tak, jak wypracuję sobie przy pomocy autohipnozy. Wszystko jest w moich rękach. Za każdym razem jestem nastawiony na to, że będę ważyć tyle, ile chcę. Ciało staje się lekkie. Oddycham równo, rytmicznie, często. Serce bije rytmicznie, spokojnie. W ciele przyjemna często. Przyjemne ciepło nasila się, rozchodzi po całym ciele. Mogę schudnąć tyle, ile chcę. Mogę zmniejszyć swój apetyt. Mój apetyt zmniejsza się. Robię głęboki wdech. Wciągam ręce ze siebie. W czasie autohipnozy należy pobierać takie sugestie, które są związane z naszymi problemami życiowymi lub zdrowotnymi, tak, żeby te sugestie utkwiły w podświadomości. Sugestia podana w trakcie seansu pozostanie w podświadomości w celu poprawy swojego problemu i doprowadzi do zmian zewnętrznych, jak również wewnętrznych. Autohipnoza doprowadza do wyciszenia organizmu, do harmonii wewnętrznej, bezpośrednio wpływa na zachowanie człowieka, na pewne przyzwyczajenia, stereotypy, sposoby bycia, zachowania, reagowania. Posthipnotyczna sugestia jest zdolna aktywnie, podświadomo wywrzeć pozytywną reakcję na jaskrawe zjawisko w pamięci człowieka. To wszystko powoduje
uaktywnienie programu i kodowanie w czasie seansu. Jeżeli w czasie seansu hipnotycznego lub autohipnozy potrafimy pobudzić swoją wyobraźnię, to na pewno efekt terapeutyczny jest zapewniony. Jeżeli człowiek chce zmian w swoim życiu, to musi nauczyć się rozmawiać ze swoją podświadomością. A ona umie porozumiewać się tylko obrazami. Nasza podświadomość to obrazy i znaki, które powinniśmy umieć czytać. Takim językiem rozmawia podświadomość. Jeżeli świadomie mówimy dom, ogród, droga, to w podświadomości widzimy obraz domu, ogrodu, drogi, a nie napis czy słowo. Słowo wyrażone świadomie tworzy obraz w podświadomości. Obrazy senne, nocne mają dalszy wpływ na nasze życie. Coraz więcej poszukujemy umiejętności w czytaniu naszych snów. Różne rodzaje starych senników już nie wystarczają w rozwiązywaniu problemu. Zawsze, przed każdym seansem hipnozy, szczególnie przy depresjach, nałogach, lękach, nerwicach, pytam o obrazy senne. W snach są ukryte problemy człowieka i tam, na poziomie podświadomości, następuje walka emocji, które poszukują swojego miejsca w człowieku i zaczynają kierować jego myślami. Jak wiemy, wówczas umysł człowieka traci kontrolę nad swoimi myślami, a emocje pobudzają je do lęku, agresji, gniewu, strachu i wszystkich negatywnych zachowań człowieka i tak zwanych irracjonalnych zachowań nielogicznych. Każdy przypadek człowieka w terapii należy rozpatrywać indywidualnie. Każdy obraz senny w czasie naturalnego czy też hipnotycznego snu jest sam w sobie niepowtarzalny, jedyny, indywidualny. Wyobraźmy sobie, jak w czasie autohipnozy poprzez wizualizację stwarzamy myślokształty do walki z chorobą nowotworową. W wyobraźni widzimy nowe komórki, które zabijają stare, czarne komórki rakowe. W taki sposób wyobraźnia może stworzyć pole walki, gdzie walczą biali z czarnymi i tych czarnych biali pokonują, powoli zabijają. Wyobraźmy sobie, jak czarne komórki rakowe wycofują się z pola walki, oczywiście przyjmując, że życie jest ciągłą walką o byt i przeżycie. Chcemy żyć, musimy walczyć o swoje należne miejsce w życiu. Takie zadanie w autohipnozie polecam moim pacjentom. Jest to również przyjemna zabawa wirtualna, która daje pozytywne efekty lecznicze. Udowodniono, że wyobraźnia w ten sposób pobudza ruch mięśni, tkanki, komórki do aktywnego działania i odbudowywania się, odradzania się. W tym nie ma magii, czaru. Jest to absolutna prawda. To nasz umysł kieruje wszystkimi procesami biochemicznymi i elektromagnetycznymi, elektrochemicznymi organizmie. To w umyśle tworzy się obraz zdrowego ciała i niezniszczalny system samozachowawczy, który jest najsilniejszy ze wszystkich systemów. To on właśnie trzyma nas przy życiu. Kiedy on będzie osłabiony, to wiadomo, że choroba stworzona przez problem życiowy człowieka umyśle osłabia organizm i choroba wchodzi do ciała fizycznego. Uważam, że choroba czeka na okazję i przy spadku odporności immunologicznej
wychodzi z nas. To jest nas. To my dziedziczymy choroby po naszych przodkach i mamy je w naszych genach uśpione, a one czekają na okazję, żeby o sobie dać znać. Nie możemy pozwolić, ażeby w umyśle tworzyć obraz choroby. Jeśli taki obraz powstanie, to nie trzeba już długo czekać na jego realizację. Każde zaburzenie w organizmie doprowadza do choroby. Czynnikiem choroby jest przede wszystkim stres. Jest to taki wirus psychologiczny, który osłabia system odpornościowy. Pierwszy psychologiczny, drugi immunologiczny. Stres powoduje osłabienie limfocytów, które ochraniają komórki w organizmie. Brak ich powoduje mnożenie wirusów i bakterii. Najważniejsze, należy tworzyć pozytywne myśli, umyśle oparte na zdrowiu, sukcesie i dobrym samopoczuciu. To my jesteśmy efektem naszych nawyków myślowych. Zawsze podkreślam pacjentom, że to, o czym bardzo myślimy i czego chcemy, to otrzymujemy. Nasza podświadomość dostarcza nam tego, czego bardzo pragniemy. Nasza podświadomość nie rozgranicza, co jest dobre czy złe. To nasz umysł świadomy jest przeznaczony do działania, to on decyduje i wysyła zapotrzebowanie do podświadomości. To my świadomie żyjemy, trawimy, działamy. Podświadomość nie ma czasu, przestrzeni, ona jest wieczna. To ona nie boi się śmierci, ani życia, ani choroby, ani zdrowia. Ona ma wszystko w jednym czasie i miejscu. To my świadomie mamy zdać sobie sprawę z tego, po co żyjemy, co mamy dać od siebie tu i teraz i jak się mamy czuć, ażeby realizować swoje życie zgodnie z boskim przeznaczeniem. A więc z boskim przeznaczeniem mamy się czuć dobrze fizycznie, psychicznie i duchowo. Zatem realizujemy ten plan Boga, którego jesteśmy częścią, poprzez naszą podświadomość, w której zapisane są pozytywne myślokształty. Zdajemy sobie sprawę z tego, że im więcej mamy w sobie pozytywnych myśli i obrazów, to one tworzą pozytywne i konstruktywne myślokształty. Na zasadzie podobieństwa nasza podświadomość działamy analogicznie. Dobro przyciąga dobro, zło przyciąga zło. Także twórzmy pozytywne i konstruktywne myślokształty. Odrzucajmy zło, bo to ono może nas zabijać. Zawsze otrzymujemy to, co wysyłamy. To zawsze do nas wraca jak bumerang. Jesteś tym, kim chcesz być i tak budujesz swoją przyszłość. Oczywiście na bazie przeszłości. Bez przeszłości nie ma przyszłości. A żeby była lepsza przyszłość, wróć i przemyśl swoją przeszłość. Możesz to zrobić spokojnie, na poziomie swojej podświadomości. Takie są nasze myśli z przeszłości. Nie ma wątpliwości, że twoje nastawienie do siebie i przekonania mogą bezpośrednio ograniczyć twoje życiowe doświadczenia, jak również mogą stworzyć twoją przyszłość otwartą bez ograniczeń. Nasze zamiary życiowe są zależne od wiary. Jeśli poszerzymy nasze przekonania, wtedy powiększymy także ramy naszych możliwości, co doprowadzi do powiększenia rozmiaru, kreatywności i spełnienia. Ważne jest zrozumienie,
że zależność pomiędzy wiarą i działaniem leży pomiędzy nimi. Wiara w działanie jest bardzo ważna. To ona decyduje o działaniu w dążeniu do celu. Dzięki naszej głębokiej duchowej istocie jednoczymy nieograniczone duchowe źródło z indywidualną świadomością, która jest zdolna skierować tak życiem, żeby przeobrazić swoje wewnętrzne wizje w materialną rzeczywistość. Dzieje się tak dzięki hipnozie i autohipnozie, jako pomostowi energetycznemu pomiędzy naszą duchową i materialną jaźnią, czyli w połączeniu nieświadomości ze świadomym umysłem. Żyjąc tu, na Ziemi, nie możemy oddzielać naszego materialnego ciała, świadomości od duszy i ducha naszej nieświadomości, z podświadomością i nadświadomością. Nasza materialna rzeczywistość jest ciągle zasilana przez duchowe źródło, zaś świadomy umysł służy za kreatywne połączenie między duchowym źródłem a światem materii. Jeżeli dojdzie do przerwania pomiędzy ciałem fizycznym, umysłem świadomym, a umysłem nieświadomym, wyobraźnią, duchowym źródłem, to wówczas staniemy się ofiarami prawa przypadku. Na pewno będziemy mogli być manipulowani przez inne energie i byty. Tego program człowieka nie przewiduje, ale i tak się dzieje również. Choć mówimy, że nie ma przypadku, tak, jest to prawda. Jeżeli jesteśmy powiązani z górą, źródłem ducha, poprzez podświadomość i nadświadomość, w stanach depresji, agresji, nałogów narkotycznych, alkoholowych, agresywnych zachowań, przy długotrwałych utratach świadomości, może dojść do zerwania z energią naszej wyższej jaźni, duchem, a ciałem fizycznym i świadomością. Wówczas inne energie przejmują władzę nad nami i mogą manipulować naszymi zachowaniami oraz sytuacjami życiowymi, nie tylko w miłości, ale również w interesach. Problemy z widzeniem innej rzeczywistości zgłasza wiele młodych osób. W takich przypadku egzorcyzmy duchowe są najlepszą metodą w terapii. Moja praktyka terapeuty dowodzi, że w większości fobie, lęki, strachy są wytworem naszej wyobraźni, nie mającej oparcia w obiektywnej rzeczywistości świata zewnętrznego. Większość problemów o podłożu emocjonalnym, fobii, lęków, negatywnych przeżyć ma początek w dzieciństwie, na tle niemiłych doświadczeń. Te przeżycia z dzieciństwa są restymulowane nieświadomie w wieku dojrzałym przez podobne sytuacje. Na zasadzie podobne przyciąga podobne. Z tym, że nie należy tego stwierdzenia brać dosłownie. Zależy to również od świadomości, wrażliwości i inteligencji dziecka. Są dzieci tak wrażliwe, łatwowierne, podatne na wpływy świata zewnętrznego, że bardzo łatwo przyjmują wszystkie informacje jako prawdziwe. Czują zagrożenia świata zewnętrznego i automatycznie same programują się na niebezpieczeństwo, lęki, strachy, choroby. Uważam, że w większości fobii, lęków, strachu można sobie samemu pomóc poprzez autohipnozę, ponieważ większość negatywnych wpływów i przeżyć,
których doświadczamy w swoim życiu, jest zlokalizowana jeszcze dosyć płytko w psychice. Stosując terapię autosugestywną, autohipnozę z wizualizacją, można doskonale pomóc sobie, oczywiście w odpowiednim czasie. Jeżeli złe przeżycia z przeszłości po połączeniu się z podobnymi doświadczeniami z dzieciństwa wpłyną na głębsze pokłady podświadomości, to wówczas jest już potrzebna pomoc psychoterapeuty. Ciągłe, odkładające się stresy, negatywne emocje ze złych przeżyć mogą również połączyć się z przeżyciami nie tylko z dzieciństwa, ale również z podobnymi z poprzednich wcieleń. W takich przypadkach hipnoterapeuta powinien zastosować imagoterapię włącznie z regresją reinkarnacyjną, pobudzając emocje i zapis informacji na poziomie dusznym i duchowym. W regresji wieku poszukujemy sytuacji, w której został wprowadzony program negatywny poprzez program narzucony przez inne osoby, rodzinę, środowisko, szkołę lub poprzez samoprogramowanie się. Już wcześniej w moich książkach podawałem bardzo obrazowy przykład z psem. Człowiek dorosły boi się psa, czuje ten lęk podświadomie. Chociaż może mieć swojego psa, z którym się już zharmonizował, ale obcego psa się boi, nie może przebywać w jego pobliżu, głaskać i darzyć przyjaznymi uczuciami. Każdy pies lub kot na zasadzie automatycznego skojarzenia wywołuje w jego umyśle powrót do pierwotnego, przykrego przeżycia sprzed wielu lat, a nawet z wczesnego dzieciństwa. Jest to już rodzaj zoofobii, lęku przed zwierzętami. Czy to będzie pies, czy też inne zwierzę, podobne zachowanie będzie wywoływało. W tym konkretnym przypadku konieczna jest pomoc hipnoterapeuty. Istotne znaczenie ma znalezienie i przywołanie przyczyny konkretnego zdarzenia poprzez regresję wieku, powrót do przeszłości. Regresja wieku jest bardzo istotną techniką hipnoterapii, czyli ponowne przeżycie przykrego doświadczenia w celu znalezienia i zaakceptowania jego emocjonalnej zawartości. Ten proces regresji wieku nazywam naprawą dotychczasowego zapisu złego programu w podświadomości. Po dokończeniu regresji, przeglądu zdarzeń z przeszłości i przetransformowaniu na pozytywne przeżycia, możemy śmiało wprowadzać przyszłość, programując na pozytywne i przyjazne nastawienie do zwierząt. W programie należy uwzględnić zabawę ze zwierzętami i ich przyjazne nastawienie. Często zdarzają się takie przypadki lęku przed zwierzętami. Pamiętam takie zdarzenie, kiedy dorosły mężczyzna bał się psów, choć sam w domu miał psa. Uznał, że przez posiadanie swojego psa wyprze lęk przed innymi zwierzętami. Częściowo udało się to, ale lęk przed obcymi psami pozostał. Opowiadał, że kiedy spaceruje w parku ze swoim psem i są inne psy, to omija je z daleka i konsekwentnie pilnuje swojego psa, żeby z innymi nie kontaktował się, bo musi swojego bronić, a tego najbardziej się boi. Powrót do dzieciństwa, do drugiego roku życia, wykazał szok
na skutek kontaktu z psem przyjaciół domu. Był to pies średni, ale wystarczająco duży i wyższy od dziecka siedzącego na podłodze i bawiącego się. W tym momencie kudłaty pies z dużym jęzorem podbiegł do dziecka na podłodze, chcąc je przyjaźnie przywitać, otwierając paszczę i wyciągając duży jęzor. Dziecko, widząc takiego potwora, wpadło w szok i dalej już dopisała podświadomość, ponieważ mała świadomość dziecka nie ogarnęło tego zdarzenia. Dziecko do 5., 6. roku życia jest i żyje w stanie odmiennej świadomości. Żyje, reaguje, bawi się, mówi. Jest to stan podobny do hipnozy. Jak wszyscy wiemy, okres do 5. roku życia mało pamiętamy. Jesteśmy raczej nieświadomi tego okresu i przeżyć. Na pewno można za pomocą opowiadań, fotografii, filmów przypominać go i wracać do niego wspomnieniami. Podświadomość i tak ma je zachowane. Wspomnienia nieświadome tak działają, jaki był ich faktyczny przebieg. Choć w tym przypadku nie należy całkowicie wierzyć podświadomości, czyli całemu scenariuszowi otworzonemu przez osobę poddaną hipnoterapii. W takim właśnie przypadku matka obserwująca przebieg seansu opisuje go podobnie, choć z innymi odczuciami, emocjami. Dziecko stwierdziło, że był to potężny pies, większy od niego o głowę, kudłaty, z otwartą paszczą, gotową go pożreć, atakujący go. Matka mówi, że był to mały piesek, który wyciągnął języczek po to, żeby na końcu dziecko polizać. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Matka widzi psa z góry, małe dziecko z podłogi. Paszczę ze sijącym się jęzorem. Co w tym przypadku się dzieje, kiedy dziecko wpada w szok, resztę wersji dopisuje podświadomość i stwarza dalszy bieg wydarzeń na poziomie wyobraźni dziecka i konfabulacji. Resztę zdarzenia stworzyła podświadomość, że pies dokonał pożarcia dziecka i nastąpiła nawet jego śmierć. Jeżeli problem takiego zdarzenia będzie głębszy, na pewno miało to związek ze śmiercią wyobraźni lub związek z poprzednim wcieleniem w kontakcie z drugim zwierzęciem. W wyżej wymienionym przykładzie nastąpiło również samoprogramowanie, czyli autohipnoza. Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że sami wprowadzamy się samoczynnie w stan autohipnozy i negatywnie programujemy się, negatywnie wmawiając sobie różne przypadłości, choroby, lęki, niechęci do nauki, do pracy, do życia, do ludzi, do sukcesu. Tak wszystko można w siebie wmówić i jest to samoprogramowanie się przez autohipnozę. Wcześniej podany przykład z psem był również samoprogramem i tak dziecko zaprogramowało lęk przed innymi zwierzętami. Stworzyło zoofobię. Wszystkie fobie mają swój początek w przeżyciach lękowych, które utrwalały się w długim latach. Co to jest autohipnoza? Autohipnoza jest stanem relacji, odprężenia, odmiennego stanu świadomości, alfa, nawet teta,
ze stanem, w którym włączamy kontakt ze światem zewnętrznym i koncentrujemy się na odczuciach świata wewnętrznego, tworząc obrazy, pobudzając wyobraźnię, jak już pisałem, dzieci do lat 5 są w stanie autohipnozy. Szybko wizualizują, ich wyobraźnia pracuje. W okresie dzieciństwa sami programujemy się, wchodząc w stan wyobraźni poprzez nowe skupienie się na zabawie, rozmowie. Dziecko automatycznie wchodzi w stan autohipnozy i szybko przyzwyczaja się do nowych rzeczy. Szybko się uczy, wymyśla nowe zabawy i szybko również przyjmuje informacje świata zewnętrznego. Bardzo łatwo podporządkowuje się autorytetom, takim jak nauczyciele, wychowawcy, księża. Uczy się dla pochwały, że jest dobrym uczniem, jest bardzo ambitny i w ten sposób wypala swoje słabości, lenistwo, lęki, niskie poczucie pewności, wartości. Jeżeli jest chwalone, wspierane, nagradzane, wypala swoje słabości i staje się bardzo dojrzały. Ten stan jest utrzymywany do około 14-16 roku życia, czyli jest duża siódemka życia, w której dziecko wchodzi w okres młodociany. W tym też okresie dojrzewania pojawia się trzecia siódemka, w której już świadomość dziecka zmienia się i pojawia się bunt młodociany. Dzieci bardzo ambitne stają się leniwe, buntownicze, a nawet agresywne. Wynika to z okresu wychowania w drugiej siódemce. O tych siedmiu siódemkach pisałem w książce Reinkarnacja hipnozy. One mają szczególne znaczenie w pełnym rozwoju człowieka, nie tylko psychologicznym, intelektualnym, ale również duchowym. Chcę zwrócić uwagę na samoprogramowanie człowieka, czyli autohipnozę, na negatywne odczucia, lęki, strachy, choroby oraz złe nawyki. Często poszukujemy przyczyny swojego problemu, dolegliwości, choroby, niepowodzeń w świecie zewnętrznym, rodzicach, rodzinie, małżeństwie, pracy, środowisku. Nie zdajemy sobie sprawy, że problem tkwi w nas samych, w naszych nawykach życiowych, w naszym umyśle oraz sposobie myślenia i działania. To my jesteśmy efektem naszych nawyków myślowych. O czym myślimy, tym jesteśmy. Kiedy myślimy o zdrowiu, tworzymy obraz zdrowia, o radości, cieszymy się, o pięknie, piękniemy, o sukcesie, mamy go. To wszystko dzieje się w naszych umysłach. To, co się jest w swoim umyśle, to również zbiera. Nie zmienisz świata zewnętrznego, ani też innych ludzi. Możesz jedynie zmienić swój punkt widzenia tego wszystkiego. Jeśli sami zaprogramowaliśmy się na wszystko, co złe, pesymizm, niepowodzenie, choroby, lęki, złe samopoczucie, brak wiary w siebie i pewności, lenistwo, bezradność, lęk przed ludźmi, przed życiem, przed śmiercią, a na pewno takie samoprogramowanie nastąpiło w przeszłości, to również sami poprzez autohipnozę możemy odwrócić myśli i działania na pozytywne. Jeżeli zostaliśmy zaprogramowani niezależnie od naszej woli poprzez rodziców, rodzinę, szkołę, środowisko życia i pracy, to również możemy zmienić ten program na pozytywny.
przy pomocy psychologa, psychoterapeuty, który za pomocą regresji wieku może zidentyfikować i prowadzić nowy program. Jeśli nasz program stał się dla nas niekorzystny, zarówno poprzez złe zachowanie, jak i wpływ innych osób oraz środowiska, to na pewno możemy dokonać transformacji programu na inny. Wszystko zależy wyłącznie od nas. Tak wiele wiemy o świecie zewnętrznym, poznajemy mechanikę, możliwości zdobywania wiedzy ze świata nauki, ziemi, kosmosu, a tak mało wiemy o sobie, o swoim wnętrzu i naszych wewnętrznych możliwościach, zdolnościach i wiedzy podświadomej. Często zwracamy uwagę, że nasza świadomość to jest umysł wychowany od urodzenia do śmierci materialnej. Z niego korzystamy w granicach od 5 do 7%. I to tylko tyle. To jest to, co nazywamy mądrością, logiką, analitycznym myśleniem. A co to jest reszta, którą nazywamy nieświadomością, do której świadomość nasza ma utrudniony dostęp? W każdym razie nie przez logiczne, analityczne myślenie, ale przez wyobraźnię. Einstein powiedział, że nasza świadomość to 7% naszej wiedzy, z której korzystamy, to jest sługa naszej nieświadomości. Einstein powiedział, że nasza świadomość to 7% naszej wiedzy, z której korzystamy, to jest sługa nieświadomości. Zaś nieświadomość z podświadomością i nadświadomością to dar Boga i Jego obszar. A ja powiadam, że nasza świadomość, ten wyuczony, logiczny umysł, to 7% jest uczniem przez całe życie człowieka. Nieświadomość, ta pozostała część, to jego nauczyciel, który od urodzenia uczy człowieka, uczył go w poprzednich wcieleniach, jak również będzie jeszcze uczył życia i istnienia we wszechświecie następnych żywotów. Jak widać, nasza podświadomość da się zmienić, jeżeli tylko z nią porozmawiamy i przekonamy ją, że ten program, którym kierujemy się dotychczas, jest już na dzisiejsze czasy niepotrzebny, wyżyty. Nie możemy powiedzieć naszej podświadomości, że wszystko, co było wczoraj, jest złe i niepotrzebne. Nasza podświadomość jest bardzo inteligentną sferą umysłu. To ona właśnie tworzy naszą przyszłość na bazie informacji z przeszłości. W porozumieniu z umysłem świadomym, logicznym, tworzy projekt przyszłości. Nasza świadomość, logiczny umysł, tych 7% służy do myślenia i działania, a przy tym do zaspokajania potrzeb podświadomości i jej jak najlepszemu funkcjonowaniu. Świadomość nie wszystkie informacje przepuszcza do podświadomości, podobnie jak kamera lub aparat fotograficzny. Rejestruje tylko to, co obiektyw pokaże. Identycznie pracuje świadomość, zaś podświadomość jest tym negatywem, aparatem naszego umysłu. Nasze działania życiowe mają charakter autohipnozy, mimo że tego sobie nie uświadamiamy. Postrzegamy świat poprzez komunikację. Świadome informacje wysyłane do mózgu. To w mózgu, jako centralnym układzie nerwowym, zachodzą wszystkie procesy elektrochemiczne i biochemiczne. Mózg ma swoją pamięć komórkową, czyli obraz fantomowy, w neurologii nazywany fantomem, jako obraz obrazu ciała.
Są to fantomy sieciowe, fotograficzne, czyli odczucia perspektywiczne. Fantomy wywołuje wiele czynników działających w centrum układu nerwowego i w jego części obwodowej. Tak się dzieje z instynktem bólu, który może również działać bez potrzeby. Ból może również istnieć w amputowanych częściach ciała. Można za pomocą umysłu wpływać poprzez mózg na wszystkie procesy zachodzące w mózgu człowieka i oddziałujące na jego organy. Jeżeli tak można, to również można programować się przeciw bólowi, jak również nawoływanie bólu. Te działania mają charakter autohipnozy. Pamiętam moje pierwsze działania hipnozy, kiedy znajomi poprosili mnie, żeby ulżyć w bólu, szczególnie w zębach. Siadając na fotel, wprowadzałem stan hipnozy, sugerowałem, że jest dentysty i dokonuję zabiegu usunięcia bolącego zęba. Potem wszystko się szybko goni, ustępuje ból. Rzeczywiście pojawiło się zdumienie osób poddanych hipnoterapii. Po ustąpieniu bólu wręcz nakazywałem, ażeby jednak udali się do dentysty na konsultację i kontrolę, co się dzieje z zębem. Częstym zdarzeniem było programowanie na zabieg u dentysty na następny dzień i konkretną godzinę, kiedy lekarz posadzi na fotelu, włączy wiertarkę i szum wiertarki wprowadzi stan autohipnozy. Wówczas człowiek przeniesie się w swojej podświadomości w przyjemne miejsce na łące. Po tym, jeżeli odczuje ból, będzie to lekkie ukłucie komara na policzku, który potem odleci. Takie programowanie miały i mają sens dla osób bojących się dentysty. Odkładanie na później zabiegów stomatologicznych jest nierozsądne. Osoby, które przeżyły ból zęba, wiedzą, że lęk przed dentystą może usunąć ten ból. Zdarza się, że już w drodze do gabinetu stomatologicznego ból ustępuje. W tym przypadku zadziałała autohipnoza, która wyparła ból w umyśle, lęk tkwiący w podświadomości. Nie znaczy to, że przyczyna bólu zniknęła. Po powrocie do domu ból może pojawić się ze zdwojoną siłą. Przecież ból jest irracjonalny i adekwatny do problemu, a jednak mechanizmy bólowe tkwią w podświadomości oraz mechanizmy znieczulające, czyli działające w jedną i w drugą stronę. W jednym i w drugim przypadku nieświadome, autohipnotyczne komunikaty przesyłane do mózgu wywierają informacje o tym, że ból istnieje lub też nie istnieje. Jak widać, możemy zaprogramować się zarówno na pozytywne działanie, jak i negatywne. W przypadku bólu jest to przykład autohipnotycznego znieczulenia. Znieczulenia bólu pod wpływem lęku. Nerw znajdujący się w stanie zapalenia na pewien czas podporządkował się sugestii zawartej na poleceniu umysłu. Tego typu trans szybko mija i następuje powrót do bolesnej rzeczywistości. Lęk występuje we wszystkich fobiach i jest niewspółmierny do okoliczności. W ten sposób sami programujemy się na pesymizm i niebezpieczeństwo świata zewnętrznego. Pod działaniem lęku mózg generuje impulsy negatywne, hamujące funkcje cielesne i umysłowe. Tworzy obrazy negatywne
na drodze do działania i myślenia. Funkcjonuje jak iluzoryczna przeszkoda na drodze do działania, którym kieruje myśl. W tym stanie natychmiastową reakcją samozachowawcy jest ucieczka lub przerażenie. Mogą zaistnieć oba zachowania jednocześnie. W takich przypadkach w skrajnej sytuacji dochodzi do paraliżu umysłu i ciała, objawiającego się zanikiem mowy i aktywności fizycznej. Ten stan nazywamy szokowym przygwożdżeniem do miejsca. Taki stan równie często występuje u zwierząt. Na skutek ataku innych zwierząt nazywamy go katalepsją. Stany autohipnozy i hipnozy występują przy pokazach estradowych, cyrkowych i szokowych. Nie jest on korzystny, a wręcz szkodliwy dla psychiki. Dlatego osoby obserwujące pokazy hipnozy estradowej same programują się na lęk przed hipnozą. Stan autohipnotyczny, samoprogramowania negatywnego wywołany lękiem może powodować różne zaburzenia funkcjonalne, takie jak lękanie, amnezja, urojenie. Taki stan autohipnozy może wystąpić w warunkach ekstremalnych, w środowisku ekstremalnym, lękowym. Samoprogramowanie się na lęk może pojawić się przy awanturach rodzinnych w dzieciństwie, problemach w szkole, występach klasowych, wystąpieniach publicznych, naukach pływania, podczas jazdy rowerem, motorowerem i innymi pojazdami, w pracy i spotkaniach służbowych, prawach kryminalnych, w sytuacjach konfrontacji, podczas spotkania z ludźmi ważnymi lub pierwszy raz oraz przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych. To wszystko jest autohipnozą. Jak sami zaprogramujemy się, tak będzie działo się w życiu, w podobnych sytuacjach. Tak bardzo ważny jest pierwszy raz w działaniu, w nowej sytuacji. Postępujemy potem podobnie. Nasze myśli podążają pierwszym wyrysem planu działania w podobnej sytuacji. Oczywiście jest to wszystko nieświadoma autohipnoza. Wszyscy jesteśmy na nią podatni. Oczywiście, w zależności od sytuacji i stanu psychicznego, jeśli ustawimy sobie, że nieświadomie legliśmy autohipnozie, to możemy to wszystko świadomie zmienić poprzez hipnozę i autohipnozę świadomą. Automatyczne działania hipnotyczne wywołane przez nieświadomą autohipnozę lękiem tworzą fobie, które nieleczone tworzą następne lęki i iluzje lękowe zwane fobiami. Fobie uważam za lęki nieadekwatne do okoliczności i sytuacje przekraczające rozsądny umysł. Wszystkie fobie są indukowane przez nieświadomą autohipnozę i mogą być usunięte przez świadomą autohipnozę. Każdy irracjonalny lęk, fobia jest stanem umysłu, a każdy stan umysłu jest formą transu autohipnotycznego wywołanego przez autosugestię. Stosując autohipnozę poprzez świadome wprowadzanie w stan odmiennej świadomości hipnotycznego snu w stanie alfa, teta, pozwalamy sobie na komfort szczęśliwego życia w harmonii ciała i ducha. W stanie autohipnozy przezwyciężamy problemy o podłożu chorób psychosomatycznych, psychoseksualnych, zaburzeń i stanów lękowych, fobii, strachu oraz złych emocji. Wzmacniamy koncentrację, zdolność do
nauki języków obcych, odwagę przy występach publicznych, prawidłowe wypowiadanie się, poczucie swojej wartości, pewności siebie, zadowolenie, optymizm. Znalazłem pociąg do złych uzależnień, nikotyny, alkoholu, narkotyków, hazardu, różnego rodzaju manii. Wyzwalamy optymizm, zdrowie i dobre samopoczucie, silną wolę życia. Zasiewamy w umyśle ziarno nadziei, sukcesu, urzeczywistnienia ambicji oraz radzenia sobie w życiu i w sytuacjach stresowych, osobistych, zawodowych, a nawet poprzez autohipnozę otwieramy się na świat duchowy i wchodzimy na drogę rozwoju duchowego. Wszystko to pozwoli nam żyć zdrowo, spokojnie, szczęśliwie, optymistycznie i godnie. Ludzie często zagubieni w swoim życiu, po utracie celu życia, opętani, poszukują wsparcia w sektach oraz różnych grupach filozoficznych, religijnych, dających przepisy na miłość i cel w życiu. To one są przeciwnikami pracy nad sobą poprzez medytację. Tak właśnie, poprzez autohipnozę możemy zharmonizować trzy aspekty naszej jaźni. Ciało, duszę, ducha, człowieka, czyli umysł. W ten sposób możemy się przenieść w naszej wyobraźni w błogi stan w połączeniu świadomości, podświadomości i nadświadomości. W taki sposób możemy lepiej zrozumieć własną jaźń i pogłębić wewnętrzną komunikację między trzema aspektami naszego istnienia. W czasie studiowania psychologii trudno mi było zaakceptować materialną część psychologii, w której nie istnieje żaden duchowy wymiar ludzkiej psychiki oprócz zmysłowej rzeczywistości. Postanowiłem, że w mojej książce nie będę poruszał klasycznej psychologii z materialistycznymi wyobrażeniami, której podstawą jest chemia i biologia. Praca na poziomie duszy i ducha człowieka, czyli emocji, uczuć i wyższej jaźni, ma istotne znaczenie dla uświadomienia problemu. I magoterapii duże znaczenie ma wiara, która działa leczniczo i wyzwala siły obronne organizmu oraz optymistyczne myśli, tworzące pozytywne myślokształty. Moim celem terapeutycznym przy stosowaniu imagoterapii jest pobudzenie wyższej istoty człowieka i uwolnienie od przekonań świata zewnętrznego, które ograniczają wewnętrzną dynamikę. W zachodnim społeczeństwie przyjęto dualistyczne nastawienie, która oddziela umysł od ciała w szkołach, z wyjątkiem szkół steinerowskich, zmusza się dzieci, żeby skoncentrować się na myślącym myśle, czyli świadomości, zamiast łączyć fizyczne wrażenia, instynkty i emocje do mentalnej aktywności. Proponuję, ażeby poprzez ćwiczenia autohipnozy doprowadzić do harmonii pomiędzy ciałem, duszą i duchem, a nie do panowania jednego nad drugim i w ten sposób doprowadzić do wzajemnej harmonii i komunikacji na trzech poziomach umysłu. Proszę zauważyć, że kiedy komunikacja pochodzi z góry, to nasze ciało robi to, co mówi mu umysł. Co się dzieje, gdy w umyśle powstanie myśl o jakiejś potrzebie, a ciało i nasza świadomość tego nie wykonują? Wtedy w ciele powstają uczucia ponaglenia i namiętności, naprężenie oraz frustracje,
Jeżeli ciało będzie odrzucało polecenia umysłu, wówczas w ciele pozostaje chroniczne naprężenie. Wtedy człowiek czuje się nieszczęśliwy i sfrustrowany. Powstaje blokada, a następnie rozwija się problem zdrowotny i złe samopoczucie, a przede wszystkim złość na samego siebie. Takie postępowanie doprowadza do zakłócenia normalnego przepływu siły życiowej przez ciało i ducha, a w następstwie doprowadza to do rozdrażnienia i nadmiernej reakcji, depresji oraz niedoboru energii. Jak wiadomo, w takich sytuacjach zablokowany człowiek szuka środków wspomagających rozluźnienie. Są to często tabletki wyczulające, alkohol, narkotyki i inne środki odurzające. W takich sytuacjach Jezus łatwo wpaść w nauk. Hipnoza i autohipnoza pomagają zapobiec takim uzależnieniom, a nawet odizolować się, odciąć od nałogów poprzez wprowadzenie się w stan autohipnozy oraz nauczenie się uzyskiwania naturalnego stanu odprężenia i rozluźnienia. Jeśli mamy czyste materialne podejście do świata, wtedy stajemy się ograniczeni na poziomie umysłu i ciała. W mojej praktyce spotykam się z opinią, że po seansie hipnotycznym występuje pogorszenie nastroju psychicznego. Bywa również tak, że po pierwszym słuchaniu nagrania autohipnozy, synchronizacji półkul mózgowych, które polecam pacjentom, wiem, że może dojść do takiej sytuacji, ponieważ organizm przyzwyczajony do napięć wewnętrznych nie poddaje się tak łatwo sugestiom namawiającym do odprężenia, a nawet muzyka relaksacyjna obniża napięcie ciała, co może doprowadzić do zdenerwowania. W czasie autohipnozy świadomy umysł broni się przed rozluźnieniem myślowym, jak robi to również napięcie ciała. Jak dotychczasowe, czysto materialne i świadome podejście do życia nie chce dopuścić podświadomości do współpracy poprzez wejście w stan alfa i teta umysłu, ciała i duszy. Obniżenie częstotliwości pracy umysłu w tych stanach jest obce dla materialnego rozumowania świadomego umysłu. Namawiam pacjentów do przełamywania świadomego działania i doprowadzenia do rezonansu ciała i umysłu, czyli zachowania harmonii świadomości z podświadomością i włączenie do świadomego bytu tego duchowego wymiaru. Jedynie wtedy można wejść w kontakt z uzdrawiającą energią źródła nadświadomości i umożliwić harmonijny związek na wszystkich poziomach umysłu. Na poziomie podświadomości nie ma granicy czasu i przestrzeni, dlatego częste medytacje poprzez ćwiczenia autohipnozy nie tylko doprowadzają do harmonii pomiędzy światem materialnym i duchowym, doprowadzają również naszą świadomość do pełnego rezonansu z nieograniczoną rzeczywistością, którą nazwiemy Wielkim Duchem, Bogiem, Uniwersum, Kosmosem, uniwersalnym Stwórcą. Wszyscy jesteśmy jednym, a każdy z nas jest częścią wiecznej całości. Nie istnieje żadna oddzielająca nas granica, ani też granica, która dzieli materialne istoty od duchowych. Jeśli ktoś mówi, że nie wierzy w coś poza światem materialnym, to sam sobie świadomie nakłada klapki na oczy, które ukrywają przed nim piękno i majestat tego,
czego wszyscy jesteśmy częścią. Siła myśli jest potężna. Można myślami wpływać na innych ludzi, wykraczać poza czas i przestrzeń, wpływać na inne organizmy, nawet komputery. Wszystkie nasze myśli i wyobrażenia, uczucia, tęsknoty, zamiary mogą dosięgać każdego z nas na tej planecie Ziemi. Jeżeli osoby sobie bliskie będą w rezonansie ze sobą, są w stanie to odbierać. Ten stan nazywamy telepatią lub intuicją. Wszyscy tutaj na Ziemi, w naszych umysłach tworzymy wspólną świadomość otaczającego nas świata ziemskiego. Każdy z nas jest częścią składową świadomości tej potężnej istoty wszechświata, a Ziemia, planeta, na której żyjemy, jest jej żywą istotą posiadającą świadomość zbiorową istniejących na niej żywych istot ludzi. Trudno w to uwierzyć świadomie, prawda? Również trudno uwierzyć pojedynczym neutronom w naszym mózgu w to, że to one biorą udział w procesie myślenia, działania, tak samo jak indywidualne istoty na Ziemi, które są częścią świadomości Ziemi i Ducha Wszechświata. W tym procesie kształtowania się świadomości Ziemi nie tylko biorą udział obecne procesy myślowe ludzi, ale również istoty uczestniczące w życiu poprzednich wcieleń, które wcześniej istniały na naszej planecie. Są to indywidualne działania świadomości wszystkich istot w ramach wielkiego czasu, które kiedykolwiek istniały i będą jeszcze istniały na naszej planecie. Poprzez hipnozę łatwiej dotrzeć do tych informacji, zapisów kroniki Akaszy, którą nazywamy zbiorową świadomością, inteligencją.